Czołem myślącym. Dzisiaj będzie o tym, jak to jest, że jako Polacy, jako naród jesteśmy tak zamożni, tak wyposażeni, a jednocześnie, no niestety, tak ubodzy i tak dający się w coś tam robić. Będziemy mówić o lasach państwowych. Lasy państwowe są dobrem naszym narodowym, zresztą od setek lat. Ta obecna struktura, z którą mamy do czynienia, czyli Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, powstało w 1924 roku. Zobaczcie, oczywiście 1991 po tych przemianach przyjęta kolejna ustawa, ale to jest ciągle i przez okres PRL-owski ciągła ta kontynuacja jednej struktury organizacyjnej, jednego jak gdyby przedsiębiorstwa państwowego, ale nie to jest, że to obecne takie przedsiębiorstwa jak inne fabryki i tak dalej, nie. Tu jest podległość tej firmy bezpośrednio pod Skarb Państwa, co jeszcze raz stanowi bogactwo, dorobek nas i własność nas wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. I kochani, mamy jednocześnie w strukturze lasów 7,6 miliona hektarów to są lasy państwowe. Pozostałe 1,8 miliona, co daje nam 9,3 miliona hektarów powierzchni leśnej, to są lasy prywatne. Popatrzcie, taka powierzchnia. Jeżeli mówimy o powierzchni rolnej, to jest 14,5 miliona hektarów, te pola, łąki i tak dalej, a lasy mają prawie niecałe 10 milionów hektarów. Czyli jest to potężny, zobaczcie, jaki zasób, jaki majątek. Jeszcze, żebyśmy mieli jak gdyby tego wyższą świadomość, to trzeba sobie powiedzieć, że w Układzie Europejskim pod tym względem, szczególnie jako państwo i przy tej lesistości 30%, ale szczególnie jako państwo, jesteśmy niezwykle wyposażeni, bogaci państwo polskie poprzez lasy państwowe, ponieważ na przykład Republika Białoruska, gdzie całość 100% to są lasy państwowe, to jest podobnie 9,3 miliona hektarów. Białoruś, to jest Białoruś, Ukraina, to jest 9,7, prawie 10 milionów hektarów. Wielka Ukraina, oczywiście tam jest niższa lesistość, natomiast zwróćcie uwagę, że to państwo tylko o kilkaset tysięcy hektarów ma więcej niż Polska. No i na przykład Litwa, która ma 2 miliony tam 100 z kawałkiem, ale 50%, tak samo na Ukrainie jest to własność państwowa, ale na Litwie prawie 50% lasów to są lasy prywatne. Większość 50 parę, jest 40 parę prywatne, 50 parę są to lasy państwowe. Tutaj żebyśmy sobie ulokowali, dlaczego mówię, bo to w obrębie dawnej Rzeczpospolitej, ale żebyśmy sobie ulokowali, jaka jest pozycja gospodarki leśnej lasów państwowych. Ale skoro już przy tym, to żebyśmy też mieli zobrazowane, jak się, ile się pozyskuje, jak się gospodaruje na lasach państwowych, to w Polsce pozyskujemy prawie 40 milionów metrów sześciennych z lasów zarówno państwowych, jak i prywatnych, z czego z państwowych 36-37, a z prywatnych tylko 3-4 miliony, więc widzimy, jaka jest tak zwana wydajność, ale na terenie Republiki Białoruskiej. Z podobnej, zobaczcie, powierzchni, którą posiadamy, Białorusini tylko dokonują pozyskania, czyli tego wycięcia, niecałe 20 milionów. Podobnie jest na terenie Ukrainy, tam jeszcze mniej. No i oczywiście podobna proporcja, gdzieś tak 6-7 milionów metrów sześciennych jest na Litwie, podobna proporcja z punktu widzenia pozyskania z miliona hektarów, no nie, ale też jest mniej. Czyli widzimy, że tutaj my pozyskujemy w Polsce najwięcej z tych państw. I teraz na czym polega właśnie ten, a może jeszcze raz, jak struktura jest zorganizowana? Oczywiście za lasy państwowe odpowiada dyrektor generalny lasów państwowych przed ministrem, w tym wypadku ministrem środowiska, czy wyznaczonym wiceministrem, tak jak teraz jest pan Edward Siarka, ale dalej w tej strukturze to są tak zwane regionalne dyrekcje lasów państwowych, a następnie nadleśnictwa. Regionalnych dyrekcji jest 17, nadleśnictw jest 430 i tak dalej, i tak dalej. No i później nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa i tak dalej, i tak dalej. Kochani, struktura też to nie jest jakiś wymysł obecnych czasów.
bo w 1567, jeszcze za panowania ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta Augusta, zresztą i wcześniej, ale to jest taka dosyć, szczególnie w Puszczy Knyszyńskiej, ustawa o leśniczych tak zwanych, ukształtowała bardzo precyzyjnie administrację leśniczego, pozostałych z administracji, strażników i tych, którzy mieli pracować w lasach państwowych. Więc także nie ma tutaj żadnych wymysłów. To są trwałe struktury dostosowane do zadań, jakie oczekuje się po lasach państwowych. No i z czym mamy dzisiaj teraz do czynienia po tym jak gdyby dłuższym wstępie, jak to wygląda? No z tym, że my mamy lasy państwowe, mamy takie, zobaczcie, pozyskanie, pozyskujemy tyle surowca z lasów państwowych, ale kochani, co nam z tego? Nasze firmy polskie przerabiające, polskie tartaki, nie mają tego surowca z lasów państwowych. No dziwna jakaś rzecz, no nie? No ale to, tą zagadkę rozwiązujemy, gdy zobaczymy, jak następuje zarządzanie i sprzedaż tego surowca, który pozyskujemy w lasach państwowych. 80%, a teraz od właśnie 2022 roku, 70% sprzedaży surowca w lasach państwowych, czyli co to znaczy surowca? Czyli właśnie takiej dłużycy, to oczywiście pozyskane to jest za drzewem, nie z lasów, ale czyli z drzewa iglastego lub kłody, tak jak ta jesionowa, z drzewa liściastego sprzedajemy, to są tak zwane w formie okrągłej, okrąglaka, sprzedajemy na zasadzie historii zakupowej stałych tak zwanych klientów. No nie? No i sprzedajemy po cenie urzędowej. Ktoś może się zdziwić, co to jest cena urzędowa? No nie? Niby jakaś tam gospodarka rynkowa i tak dalej. Jest ta cena urzędowa i zaraz sobie powiemy, co się z tym dzieje. Pozostałe, jak dotychczas 20%, teraz 30%, sprzedajemy w systemie tak zwanym aukcyjnym. Wystawiane jest to na aukcję i kto da po prostu więcej, tą pulę, bez tej tak zwanej historii zakupowej. Proszę Państwa, do tej pory ta cena urzędowa, tak w cholernym uśrednieniu powiem, na surowiec, na dłużycę sosnową, świerkową, była w granicach tych najgorszych klas, w granicach była 250-300 zł i wzwyż i tak dalej, zależy od klasy. Ale generalnie 250-300 zł, cena tak zwana urzędowa, i to było lata. Teraz na aukcjach, czyli to, co jest poza tym tak zwaną ceną urzędową dla stałych klientów, dla tych, którzy mają historię zakupową, a to są różne firmy, to cena już wzrosła trzykrotnie, 200-300%. Od nas zaczęli importować Chińczycy, Austria, Niemcy, które ma i tak dalej. Ten nasz surowiec idzie jak gdyby na cały świat. Nawet te firmy, które mają tak zwaną historię zakupową, stały się część pośrednikami, że oni kupują za te 250-300-400 zł i odsprzedają. Odsprzedają pozostałym naszym firmom, polskim, tartakom i tak dalej, które nie mają dostępu do surowca. Czyli widzimy, że jest totalna patologia. W tym momencie się zrobiła. Ale teraz zadajmy sobie pytanie, idąc do tej ceny urzędowej. Żeby dłużyca, tak zwany metr sześcienny, osiągnęła surowca iglastego, to musi, kochani, różnie, ale nieważne, też uśrednijmy, musi rosnąć 60 parę, 70 lat. W tym czasie co trzeba zrobić? No mieć ziemię, sadzonki wyprodukować w szkółce, zasadzić, następnie pielęgnować te sadzonki. Później przychodzi tak zwana ochrona od grzybów, od szkodników. 70 lat, administracja ciężkiej pracy. Teraz mniej więcej cena tego surowca jest w granicach 700 zł za metr sześcienny. Nie? Taka, powiedzmy, podstawowa, tak jak było wtedy, 250-300. I teraz zobaczcie, jeżeli weźmiemy 70 lat, trzeba czekać dokładnie, to nawet gdyby 70 z punktu widzenia wartości po te 10 zł, to dopiero dojdziemy rocznie z tego z jednej tej tak zwanej sztuki, dojdziemy do tych 700 zł. Więc chyba sami widzimy, że do tej pory jak gdyby byliśmy ukradani. Jako społeczeństwo, jako państwo, jako naród, stosując taki system, a szczególnie
No oczywiście część szła dla naszych firm, dzięki temu były konkurencyjne, powiedzmy sobie, w układzie, jak tanio tak surowiec się pozyskuje, ale to była tylko część naszych firm, o tych IKEA-ach, pamiętajcie, też różne numery. Jednocześnie my ten surowiec nasz polski eksportując, przypominam, że prawie 15% do 20% myśmy importowali taniego surowca z Białorusi, z tym, że Białoruś nie sprzedaje w okrąglaku, sprzedaje w czymś, co jest w tak zwanej tarcicy, przetworzone. Deska, obojętnie jaki, tarcica, musi to być przetworzone. Obecnie w Unii Europejskiej Serbia, Rumunia, przepraszam, Chorwacja, bo Serbia nie należy i dzięki Bogu, Chorwacja, Rumunia wprowadziły zakaz sprzedaży drewna okrągłego, bo to żaden interes dla państwa. Natomiast my, Białoruś bezwarunkowo, ciągle to ma, Ukraina podobnie, no nie? My w dalszym ciągu jesteśmy tak bogaci, no cóż, nikt nad tym nie panuje, więc to drewno okrągłe jest sprzedawane. Dlaczego warto mówić o drewnie przetworzonym, czyli do tarcicy? Bo wtedy nasi zarabiają tartak i dopiero wówczas można eksportować. W dalszym ciągu to jest nieprzetworzone. Tarcica to też jest surowiec swoisty. Tylko właśnie po przejściu przez te tartaki, tam też różne numery, w razie co nawet jak to się takie prawodawstwo stworzy, to też powstają, żeby to obejść. Ale jakby nie było, na tym zaczynamy zarabiać. A my jesteśmy państwem, które na to pozwala. Z czego to, kochani, wynika? Bo my zupełnie nad tym systemem, bo jeszcze można sobie powiedzieć, na początku lat 90. te przemiany, budowaliśmy system Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ale od 2000 roku, przez te dwie dekady, nic nie robimy. Nic nie robimy, pozwalamy na takie bezprawie, taki chaos. Oczywiście też z tego potężnego przedsiębiorstwa roczny przychód jest w granicach 10 miliardów. Podatek przychodowy, gdybyśmy to określili, bo tam no, to jest na zasadzie podatku leśnego, nie chcę wnikać w szczegóły, ale w granicach jest 2,5-3% odprowadzamy, plus taką daninę, którą tam dodatkowo w pewnym momencie ten rząd PSL wprowadził na lasy państwowe. I to jest pytanie. Czy ten przychód to jest aż tak dużo, ale jeśli już, nieważne, co się dzieje z tym przychodem? O co tu chodzi? Na co idzie? Dlaczego mamy taki system chory, patologiczny sprzedaży? No bo leśnicy mówią, że no, trzeba mieć stałych klientów, tak, trzeba to ciągle sprzedawać. Jedne leśnictwo, nadleśnictwo ma możliwość, przynosi dochód, drugie pielęgnację i tak dalej, czyli generalnie idzie jak gdyby, jest tak zwany fundusz leśny, już nie chcę wnikać w szczegóły, na pewnych stratach, no to musimy mieć tych stałych klientów, tak? Żeby co? No żeby opłacić administrację, no oczywiście wszystkie zabiegi, pielęgnacja, ochrona, użytkowanie i tak dalej. Kochani, powiedzmy sobie szczerze, co komu służy? To my mamy służyć powierzchni leśnej i właścicielowi, czyli Polakom, a nie odwrotnie. Cały majątek ma służyć nam, bo my się mamy jak gdyby utrzymać. Nie, kochani, tak po prostu być nie może ten system, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. Jeżeli nie mamy klientów, bo jest zmonopolizowany totalnie rynek, to my jesteśmy właścicielami, mamy monopol na lasy państwowe, jako Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, a to zmonopolizowani nasi kontrahenci, koncerny tak naprawdę dyktują nam ceny. To oni rządzą, w jakiej cenie my mamy sprzedawać. No czegoś takiego nigdzie nie ma w Europie. To nawet, broń Boże, w socjalizmie czegoś takiego nie było, bo tam się zarabiało na tym. W związku z tym, kochani, trzeba po prostu zacząć normalnie gospodarować. Dzisiaj jest pan Edward Siarka, się nie czepiam jego, znam nawet człowieka, no nie, niezbyt gdzieś tam był samorządowiec, ale jeśli chodzi o to, z czym mamy do czynienia w lasach państwowych, totalnie, tak jak znaczna część poprzedników, oprócz tego, że przyjmowali określone delegacje z różnych państw, między innymi z Izraela, pytanie po co, dlaczego oni się aż tak interesują naszymi lasami państwowymi. Zadanie więc dzisiaj szczególnie jest istotne, żeby ci ludzie, którzy noszą zielone mundury, zresztą moi koledzy,
żeby stanęli na wysokości zadania. Przez wieki zawsze mieliśmy szacunek dla polskich leśników. Ostatnio, w 2010 roku, gdy rządy PSL-u, PO, chciały wprowadzić to nasze lasy państwowe w tak zwany system gospodarki publicznej, finansowej, w system przedsiębiorstw, wtedy mieliśmy odwagę do tak zwanej sfery finansów publicznych, mieliśmy odwagę stanąć i zablokować. I wtedy nikt się nie bał, zobaczcie, ostry terroryzm polityczny PSL-u, PO był ostry. A dzisiaj co się dzieje? Dzisiaj do głowy nikomu nie przychodzi, żeby tak zwanie zaprotestować, podskoczyć. Dlaczego? Bo co? Dobrze wykarmieni koledzy są, tak? No, zarobki są wspaniałe. No zresztą, kochani, jeżeli wszystko się kręci dzisiaj tylko, żeby zabezpieczyć zarobki administracji, cały ten majątek pod to pracuje, no to się nie dziwimy. Odwagi zabrakło. No też prawda. Następnie nigdy jeszcze nie upartyjniono tak lasów państwowych, jak za rządów pisowskich neobolszewickich. Biedni nadleśniczowie, którzy tak naprawdę najważniejszy dzisiaj w lasach państwowych jest nadleśniczy, nawet zgodnie z prawem, bo on ma bezpośrednio nadleśniczy, odpowiada za powierzony mu majątek. On jest tak naprawdę osobą, tym ekonomem zasadniczym i osobą, która sprzedaje, która zarządza tym, oczywiście posługując się całą administracją. Natomiast nadleśniczowie wyjątkowo za tej perfidnej neobolszewickiej władzy są ubezwłasnowolnieni. Różnego typu dostali tych tak zwanych partyjnych tam na różnych funkcjach zastępców i tak dalej i nie tylko, tych partyjnych, jeżeli jeszcze normalni zostali nadleśniczowie, partyjnych nadzorców, którzy ich śledzą, szpiegują. Natomiast, kochani, no trzeba niestety, jeżeli się nosi polski mundur polskiego leśnika, no wreszcie zdobyć na tą odwagę i zacząć mówić, zacząć protestować przeciwko temu, co się dzieje dzisiaj w lasach państwowych, bo jeszcze raz, powtarzam, jest to nasze dobro narodowe. Już nie będę w tym momencie, to na inny materiał, o lasach, gospodarce w lasach prywatnych, cenach w lasach prywatnych i z tym, z czym mamy do czynienia. Ale powiem tylko wyprzedzając, jak gdyby, tym wszystkim, którzy politycznie myślą o prywatyzacji lasów państwowych, jeżeli byście Państwo zobaczyli, jak działa ta gospodarka w lasach prywatnych, to jedno tylko należy powiedzieć, że takie poglądy polityczne, które mówią o prywatyzacji lasów państwowych, są poglądami bandyckimi. Tu po prostu trzeba niezwykle w lasach państwowych, jak było przez wieki, przez ciężkie systemy i tak dalej, niezwykle potrzeba nam w lasach państwowych ludzi sumienia. No i nadzoru społeczeństwa.